Kudowskie Centrum Kultury i Sportu może pochwalić się wyremontowaną salą widowiskową, która jest w stanie pomieścić około 100 osób. Nowa sala, ale w pewnym sensie może powiedzieć nowa stara, bo tak naprawdę ta sala została dokładnie w tym samym kształcie, jak pamiętają ją jeszcze mieszkańcy Kudowy Zdroju ponad 30 lat temu, kiedy likwidowany był Dom Kultury Kudowskich, Zakładów Przemysłu Bawełnianego, bo tak to wyglądało, prawda? No i tutaj przez te 30 lat faktycznie była gruzja, nie mówię o kraju, tylko faktycznie gruzowisko, bez koloryferów, bez podłóg, bez niczego. To były naprawdę same ściany i okna zabite deskami tak naprawdę. No i od momentu powołania Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu rozpoczęliśmy tak naprawdę, można powiedzieć, własnym sumptem, czyli praca pracowników Kudowskiego Centrum Kultury, pracownicy na zlecenie. Środki na jej wyposażenie w dużej części przeznaczone zostały z budżetu obywatelskiego Kudowy Zdroju, a zatem decyzją mieszkańców uzdrowiska. Mieszkańcy zagłosowali na kwotę 20 tysięcy złotych, która wsparła remont tej sali. Ideą, istotą Domu Kultury są zajęcia i nas bardzo cieszy, że będziemy mogli odciążyć dół tak zwany, ponieważ przez to, że mamy tylko dwie sale tak naprawdę, to ta oferta, która mogłaby być szersza, była o tyle ograniczona, że była ograniczona salami. Teraz przeniesiemy tutaj zajęcia taneczne na pewno, bo to jest wymarzona sala i to dzięki temu się zwolni kolejna sala na dole, więc jakby to otworzy, powiedzmy sobie, ścieżkę do nowej oferty, do bogatszej oferty Kudowskiego Centrum Kultury. Na pewno część być może zajęć wokalnych będzie też się tutaj odbywać, scenicznych, teatralnych. Mówię o tej codziennej pracy Domu Kultury, natomiast to jest kameralna sala widowiskowa. No i myślimy, że tutaj koncerty, stand-upy, drobne wydarzenia teatralne, kameralne na pewno będą miały miejsce. Plan jest też taki, aby docelowo sala była też wynajmowana, ponieważ tutaj wkrótce symetrycznie do tej sali obok, w pomieszczeniu, w którym na razie trwają remonty, będzie takie zaplecze klubowo-gastronomiczne, więc tak naprawdę ona również tego rodzaju działalność będzie mogła prowadzić, no i będzie wsparciem też do utrzymania Kudowskiego Centrum Kultury. Także te plany są, dużo zależy od władz samorządowych, od Kudowskiego Centrum Kultury i od głosu mieszkańców przede wszystkim, czyli od tego, jakie będą ich potrzeby wyartykułowane.